20 minut po godzinie 8. Polska na dzień dobry. Czas na kolejnego gościa w naszym studiu. Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Warszawa, Wrocław, Praga, Birmingham, Brazowa i Amsterdam. To z tego, co się zdążyłem się dowiedzieć, miasta, w których jutro protestować będziecie wy i inni przedstawiciele ruchów narodowych innych europejskich krajów. Przeciwko czemu? Przeciwko islamizacji Europy, najszerzej mówiąc, i tu jedna uwaga: to nie będą tylko ruchy narodowe, to są też organizacje w profilu konserwatywno-liberalnym, antyislamizacyjnym czy po prostu konserwatywnym. Kilka tygodni temu w Pradze była taka międzynarodowa konferencja na zaproszenie czeskiej organizacji przeciwko islamizacji Europy i partii USFID. Tam się zgromadzili też założyciele tego niemieckiego ruchu PEGIDA. Byli przedstawiciele Ruchu Narodowego z Polski, byli przedstawiciele różnych innych organizacji, i tam uzgodniono, że w sobotę o godzinie 15 w 10, być może więcej, w stolicach europejskich mieszkańcy wyjdą wspólnie przeciwko, manifestując przeciwko islamizacji Europy i wpuszczeniu niekontrolowanych grup imigrantów. Przed chwilą rzecznik klubu KUKIZ 15 mówił o, o inicjatywie referendalnej. W tej sprawie rozumiem, że jesteście całkowicie za. Tak, oczywiście. Jesteśmy za tym, aby to referendum się odbyło, i uważamy, że byłaby to bardzo dobra podstawa dla rządu PiSu, aby nie wywiązać się ze zobowiązań podjętych przez Platformę Obywatelską no, o tej relokacji, tych kwotach relokowanych imigrantów. Jeszcze jedną ciekawostkę powiem odnośnie tych manifestacji. Podobne manifestacje jakiś czas temu odbyły się w Czechach, w czterech miastach równolegle, i one wszystkie były połączone telemostem. Także mieszkańcy różnych miast mogli zobaczyć to, czego nie widać często w mediach. Może Państwo pokazują, ale inne stacje niekoniecznie czyli po prostu dużych grup ludności protestującej przeciwko temu. I tak samo będzie teraz. Te stolice będą łączone telemostami poprzez odpowiednie łącza, przez internet. Będą billboardy, znaczy telebimy, na których będzie można wyświetlić manifestacje i przemówienia z innych miast. I będzie streaming pokazujący, ile osób zgromadziło się w których stolicach. W jaki sposób? Oczywiście w skrócie, gdyż jest to temat niezwykle szeroki, bo Wy przedstawiacie recepty, często recepty powiedzmy zdecydowane czy radykalne nawet według niektórych. W jaki sposób kraje zachodniej Europy, co mogą zrobić teraz, żeby z tym problemem, którego, jakby nie chcą, do którego nie chcą się przyznać, że ten problem już istnieje, w jaki sposób mogą sobie w tej chwili w takiej już daleko zaawansowanej sytuacji poradzić? To znaczy, pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest wysłać do wszystkich imigrantów sygnał, że oni niepotrzebnie podejmują wysiłek przedostania się do Unii Europejskiej, ponieważ nie będą mogli tutaj pozostać. A jeżeli dostaną się do państw unijnych, to nie będą mogli docierać do kolejnych. Czyli trzeba zacząć stosować unijne prawo. Może to dziwnie brzmi w moich ustach, ale tak jest. Czyli jeżeli imigranci dotrą do pierwszego państwa, e, udzielać im albo nie udzielać tego ale, azylu, ale nie przypuszczać ich do państw kolejnych. E, czyli po prostu trzeba zacząć kontrolować częściowo przynajmniej wewnętrzne granice strefy Schengen i zewnętrzne granice Unii Europejskiej przede wszystkim. Czyli strefa Schengen już jest skazana na rozpad? Moim zdaniem strefa Schengen nie jest skazana na rozpad, o ile politycy unijni się opamiętają i zechcą kontrolować zewnętrzne granice Unii, a tam, gdzie ich nie potrafią kontrolować ze względu na rozległe granice morskie, tak jak to jest w Grecji i we, i we Włoszech, tam zechcą. Nie przepuszczać dalej na północ imigrantów, którzy już tam dotarli, a więc musiałaby być ścisła współpraca ze służbami tych państw, bo w tej chwili polityka państw, które mają problem z imigrantami z południa Europy, jest taka, żeby przepuszczać ich na północ jak najszybciej, a więc musiałaby tam powstać współpraca między służbami państw różnych Unii Europejskiej. I po drugie, paradoksalnie Unia powoduje, że tej współpracy nie ma. Tylko jest odsuwanie problemu w sensie geograficznym. I druga sprawa, no deportacja. Jeżeli nie będzie przykładowych deportacji nielegalnych imigrantów do sensu siedziby Unii Europejskiej, to oczywiście przemytnicy imigrantów będą dalej zarabiać pewnie spore pieniądze na przetransportowywaniu przez te morskie cieśniny kolejnych grup. A co w takim razie z tymi imigrantami, którzy już mieszkają? Często są drugim pokoleniem imigrantów, którzy już mieszkają we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii jak wiemy, coraz bardziej się radykalizują. Realizują. Nimi akurat w kontekście kryzysu imigracyjnego bym się nie martwił, bo jeżeli już ktoś w Unii Europejskiej, w których z tych zachodnich państw mieszka od, od pokoleń, to jego sytuacja jest względnie ustabilizowana. Największym absurdem jest dla mnie w tej chwili to, co zrobili Niemcy, czyli zaproszenie do siebie nowego miliona tzw. uchodźców i brak wyraźnych sygnałów, że jak przyjdzie wiosna, to nie wpuszczą kolejnych. To może zrodzić też problem dla nas. O czym już się pisze w internecie dość szeroko, ponieważ część państw, takich jak np. Austria czy Węgry, blokuje te drogi, szlaki migracji na północ. No i naturalna droga obejścia to jest przez Ukrainę, przez Polskę. Chciałem zapytać o przyszłość polityczną takich ruchów jak Ruch Narodowy w Polsce, właśnie w najbliższych latach, w związku z tym kryzysem imigracyjnym. Bo wiemy i mówi się, w sondaże też jasno na to wskazują, że być może dojdzie do, w przyszłym roku do takiego historycznego przełomu we Francji. Wiemy, że w Niemczech partia pod tytułem Alternatywa dla Niemiec, przedstawiająca się jako antyimigrancka, rośnie powoli w siłę, mimo blokady medialnej, jaka tam panuje. Czy upatruje pan w tym kryzysie imigracyjnym? Szansy paradoksalnie dla takich ugrupowań jak Pańskie? I tak i nie. Każde państwo europejskie ma swoją własną specyfikę i jeżeli przyjrzymy się ruchom narodowym czy eurosceptycznym w różnych państwach, to zobaczymy, że pozycja ruchów, które główny nurt nazywa skrajną prawicą, a które ja po prostu uważam za objaw zdrowego rozsądku w społeczeństwach europejskich, jest zależna od bardzo złożonej konstelacji czynników. To m.in. jest występowanie mniejszości. Licznych mniejszości, które są problemem w odczuciu społecznym, czy grup imigranckich, ale to nie jest wyłącznie to. Polska ma swoją własną tradycję narodową. Nacjonalistyczną, nieskompromitowaną współpracą z Trzecią Rzeszą, jak w większości zachodnioeuropejskich państw. Przeciwnie, możemy powiedzieć. Przeciwnie, oczywiście, tak. Tam był to problem, przecież, że te ruchy narodowe zachodnioeuropejskie przez lata żyły pod tą presją bycia wypchniętym zupełnie poza debatę publiczną z powodu współpracy z Trzecią Rzeszą. W Polsce jest inaczej. W Polsce narodowcy zostali wypchnięci z debaty publicznej ze względu na dojście po II wojnie światowej do władzy komunistów. W związku z czym mamy zupełnie inne uwarunkowania historyczne. Ruch narodowy, moim zdaniem, ma w Polsce przed sobą dużą, dobrą przyszłość. Natomiast, y, oczywiście, problem imigrancki czy kryzys strefy euro może pomóc z naszymi hasłami dotrzeć do społeczeństwa. Pewien problem, jaki widzę, jest taki, że gdy te hasła stają się bardziej oczywiste niż na przykład 10 lat temu, to przejmują je partie głównego nurtu, tak jak na przykład PiS, który argumentował za Wejściem Polski do Unii Europejskiej, za y, tworzeniem Euroarmii, czy za przyjęciem traktatu lizbońskiego, a w tej chwili przesuną się delikatnie na nasze pozycje. Y, więc to, to jest pewien problem. Natomiast moim zdaniem, przed ruchem narodowym jest duża przyszłość bez formacją w pewnym stopniu młodego pokolenia. Y, często jest tak, jak jeżdżę po kraju, że w PiS zaangażowani są rodzice, w ruch narodowy ich dzieci. W związku z czym jestem przekonany, że za 10-15 lat to my będziemy główną siłą reprezentującą Polaków o tradycyjnych przekonaniach. Mamy już niewiele czasu, ale jeżeli już rozmawiamy o przyszłości ruchu narodowego, to chciałem zapytać o rzecz, o która myślę wielu ludzi interesuje, a mianowicie w pańskiej ocenie Pan nie jest w Sejmie, chociaż było, była taka teoria. Byłam w Sejmie w trakcie posiedzeń, e, ale ta, znaczy nie, jest, nie jest pan posłem. Nie e, czy Mówiąc wprost, dostanie się do Sejmu kilku narodowców z listy ruchu Kukiza to sukces ruchu narodowego czy początek rozpadu tego ruchu? Nie, to cząstkowy sukces. sukcesik. Pięciu kolegów weszło do Sejmu, to daje nam bazę do funkcjonowania w parlamencie. Choćby wczoraj, przedwczoraj były w Sejmie konferencje prasowe. Można je obejrzeć na stronach Sejmu. Sejm rejestruje wszystkie konferencje. Jeszcze przed poprzednimi wyborami coś takiego nie było możliwe. Nie mieliśmy, mimo że ja na przykład byłem, jestem byłym posłem, to nie mieliśmy prawa korzystać z Sejmowych pomieszczeń tak swobodnie jak w tej chwili. Organizujemy dwie konferencje teraz w lutym. Jedną poświęconą zagrożeniu przez islamski fundamentalizm i terroryzm. Drugie to, będą, to będzie setna rocznica urodzin jednej z naszych działaczek, która zaczynała w Młodzieży Wszechpolskiej w Lwowie przed wojną. Pani Marii Mireckiej-Loryś. Być może nas ogląda to pozdrawiam serdecznie. No i jesteśmy obecni w tej parlamentarnej arenie. Oczywiście nie w takim stopniu, jak byśmy chcieli, bo przypomnijmy, że w demokratycznych wyborach w dwudziestoleciu międzywojennym narodowcy tworzyli w Sejmie najliczniejsze kluby. Dopiero po zaprowadzeniu sanacyjnej dyktatury to się zmieniło i trwa do dziś. Natomiast... No, Trzeba czasu. Koledzy, którzy się dostali, muszą mieć czas, żeby rozwinąć skrzydła, pokazać wszystkie swoje inicjatywy, a my, żeby przystosować się, zadaptować do tej nowej rzeczywistości, gdzie mamy posłów nie tylko poprzez presję różnych manifestacji możemy oddziaływać na debatę publiczną czy uczestnictwo w dyskusji w studio, ale także poprzez wystąpienia posłów Andruszkiewicza, Chruszcza Winnickiego czy Rzymkowskiego na mównicy sejmowej. Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy 8.30. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę zostać z nami, bo wracamy tuż po krótkiej przerwie.